Cześć YouTube. Cześć, witajcie na Cześć Facebooku Facebook. też jesteśmy. Ania i Tomek z Prima Dance. Pokażemy Wam najpierw, co było, co jest i co będzie. Osób jest i tutaj muszę tak zaglądać, słuchajcie, bo tam z drugiej strony na Facebooku mam lustro, takie czary mary. Po drugiej stronie tematem jest... dzisiejszego spotkania jest wizualizacja, ale tak naprawdę skuteczna wizualizacja. Czym ona jest i jak, co robić, żeby była skuteczna? W tańcu i w życiu, ale o tym później. Najpierw walc. Najpierw walc i krok. Wileński. To, co dzisiaj zrobiliśmy, to był krok podstawowy w wersji z podpórką. Jak go zrobić od razu? Pokażemy go bokiem, tak? Kroki są te same, czyli partner idzie od prawej nogi do przodu. Prawa do przodu i teraz zamiast dołączać bez ciężaru ciała, ja robię, podpieram się na śródstopiu. Może zróbmy faktycznie, Ania, twarzą do... czekajcie, żebyśmy widzieli, ok. Mm-hmm. Tylko pamiętaj, że mieliśmy robić na boki, tak? Że tłumaczyliśmy. Może zróbmy tak, co? Czy nie? Czyli dobra, to zacznijmy krok, od tego ćwiczenia. Proste ćwiczenie, słuchajcie, tak? Krok, podpórka. Raz, dwa, trzy. Jeżeli chcecie na początek troszeczkę, nie wiem... poczuć to, że zmieniacie ciężar ciała, to możecie trochę podnieść troszkę wyżej stopy. Docelowo chodzi o to, żeby tylko się podeprzeć, wiecie, postawić... Tak, nie chodzi o to, że mamy maszerować w ten sposób, żeby Wam się to nie utrwaliło. To jest tylko po to, żeby sprawdzić, że ten ciężar faktycznie on przechodzi z nogi na nogę i w momencie, kiedy robię podpórkę, delikatnie możecie się unieść, ale bardzo delikatnie. Dwa, trzy, tak? Podpórkę stawiam na śródstopiu. Nie na całej stopie, tylko na śródstopiu. Aha. Jak to zrobimy? Teraz... Przód, tył. Dobra, tak zrobimy. Okay. W takim trzymaniu. Partner pak do przodu jest. Raz, podpórka. Raz, dwa, trzy. Raz. Ta noga. One, two, three. One, krok two, do przodu. Three. Odpięty, pamiętajcie. Pięta. Pięta super. U partnerki i pięta u partnera, tak? W pierwszym kroku. Do przodu. Aha. Tak? Mamy nadzieję, że... Witajcie. Cześć Adi, cześć, witaj cześć, Kasiu. Cześć, cześć. Mamy nadzieję, że sobie to spróbujecie. I no, to nie jest zbyt trudne, ale fajnie, bo to wnosi do naszego tańca więcej możliwości. Więcej energii, powera. My nazywamy to podpórką, bo to jest taki krok, który podpiera nas, czyli nas wspiera, czyli dzięki niemu możemy zatańczyć coś więcej. I zrobimy to coś więcej. Może od razu przejdźmy właśnie do tej części trzeciej. Czyli obrót partnerki, tak? Obrót partnerki, który będzie na cztery. Czyli tańczymy normalnie krok podstawowy. Raz, dwa, trzy, dwa, dwa, trzy, trzy, dwa, trzy i na cztery, dziewczyny. Uwaga, w prawą stronę obrót. Cztery, dwa, trzy i wracam do partnera. Czyli robię pełny obrót 360 stopni w prawą stronę. Z nogi na nogę. Chodzi o to, żebyśmy. Może pokazać ten krok jeszcze raz. Tak, żebyśmy się nauczyły same najpierw, bez partnera, tańczyć ten obrót. Ten krok pierwszy jest jakby normalnie do przodu, ale ja już wiem, że będę tańczyć go w obrocie, czyli staram się już zrobić część obrotu, tak? Czyli dzielę go na trzy części, ten obrót. W pierwszym kroku część obrotu, w drugim kroku część obrotu i w trzecim kroku część obrotu całego 360 stopni. Partner mi da sygnał. On mi da sygnał właśnie poprzez to, że podniesie tą rękę. Zobaczcie, ja już... Ale to za mało, chłopaki. Ja podnoszę do góry dłoń partnerki, ale rozróżniam w tej dłoni trzymanie. Tak? Tak. Staram się wskazać, w którą stronę zapraszam partnerkę do obrotu. W którą stronę. Tak. I tutaj też pomaga sobie tą drugą, tak, swoją prawą dłoń. Jednocześnie w dłoni prawej ja tutaj wprawiam partnerkę w lekki obrót, w lekki lot. Jednocześnie jak to zrobię, pozwala partnerce się obrócić. Pamiętajcie, że ja nie robię obrotu za partnerkę, tylko partnerce pozwalam się obrócić. Aha. Jeszcze raz zróbmy wolno. I raz, dwa, trzy. Dwa, dwa, trzy. Trzy, dwa, trzy. Cztery, dwa, trzy. Partner tu stara się troszeczkę ewentualnie przytrzymać partnerkę, jeżeli ona traci na początku równowagę.
I potem od razu wchodzę do podstawowego kroku i domykam trzymanie chłopaki, żeby móc być znowu w stałym kontakcie z partnerką. Dziewczyny, robi się tak, co się nam tam szerzy. I to możemy połączyć znowu do ośmiu, tak, bo łączymy sobie frazy. Pierwsza fraza była wahadłowego, druga fraza... była tylko z krokiem dostawnym, dołączenia bez ciężaru ciała, tak? I trzecia ósemka będzie właśnie z tym... obrotem partnerki na cztery. Tak? Tak jest. Nie wiem, czy mówiłaś o wzroku, o patrzeniu? Tak, to jest właśnie ten obrót, o którym my często mówimy, żeby zostawiać głowę w obrocie, tak? Czyli jak wchodzę, no właśnie nie pamiętam, w którym odcinku to było. Zobaczcie, co się tańczy na weselach. Walc wiedeński jest w dziewiątym, jeśli o to chodzi, tak? Tak. Walczyk wiedeński jest w dziewiątym, co się tańczy na weselach i tam też o tym mówiliśmy, o fokusowaniu wzroku, czyli głowa partnerki zostaje jak najdłużej do partnera, i szybko się dokręca po obrocie, tak? Żebyśmy miały ten fokus, ten cały czas to skupienie uwagi na naszym partnerze. Ale nie, ja wyjaśnię. To nie chodzi o patrzenie na partnera, to chodzi o patrzenie, fokusowanie w jednym punkcie. Tak. To może być nos, to może być broda, to może być czoło. Wcale nie chodzi o to, żeby patrzeć na partnera i w jego oczy. Nie. Chociaż ja sądzę, wiecie, że warto patrzeć sobie w oczy, bo w oczach można dużo wyczytać. Okej, okay, to jeszcze raz zróbmy całą ósemkę naszą. Może w ten sposób, może w drugą stronę. Czekaj, pokażemy tak, żeby z tej strony. Zobaczcie. Raz, dwa, trzy, dwa, dwa, trzy, trzy, dwa, trzy. Obrot. Wprowadzam partnerkę. Piąty, szósty, siódmy i ósmy już jest przygotowaniem, takim wyciszeniem do znowu do wahadło o owca. Okej? Okay? Tak? Muzyką, zróbmy to z muzyką. Czyli łączymy sobie wahadłowca. Okay. W tył, w przód i ta trzecia figura z obrotem partnerki. Ósemka. A, dojdź, no dobra. Czekam, pobudziłem się. Wahadłowiec. Bo taki temat chcieliśmy dzisiaj właśnie też poruszyć, tego, że zanim zaczniemy tańczyć, zanim my dzisiaj też zaczęliśmy tańczyć, to najpierw sobie w myślach, w głowie, w umyśle, za pomocą naszego mózgu, jednym słowem, tak, przygotowywaliśmy się do dzisiejszego odcinka. Czyli najpierw to wyobraziliśmy sobie, czyli... Wizualizacja, słuchajcie, nie jest jakąś wróżbą, to jest po prostu praca umysłu naszego, tak? Mhm. I można to, słuchajcie, stosować i w tańcu, i w życiu, tak? W tańcu, tak jak przed chwilą wam powiedzieliśmy, najpierw nawet siedząc na kanapie, już sobie myśleliśmy, dobra, co tam możemy dzisiaj fajnego wam pokazać, zrobić, zatańczyć. Coś metodycznie, tak? Czyli iść do przodu, utrudniać, tak? Czyli dodać już podpórkę, dodać ten obrót. I dopiero wtedy wstaliśmy i to zrobiliśmy, tak? Czyli spróbowaliśmy to razem, czyli w działaniu. Już najpierw była wizualizacja, poczuliśmy, tak, to jest fajny w ogóle pomysł, robimy to dzisiaj i zrobiliśmy to, czyli takie trzy etapy, tak? I teraz odnosząc to do życia, to jest bardzo fajny pomysł. Wizualizacja po pierwsze pobudza naszą podświadomość, pobudza motywację i pobudza koncentrację, bo możemy sobie wyobrazić coś, co na przykład ktoś jest w jakiejś pracy i nie wyobraża sobie, że może w innej pracy pracować, tak, że wykonywać inne czynności. A jednak wizualizacja pozwala nam wyjść poza
poza to, co świadome. Hmm? Tak, i też pomaga nam kreować, czyli kreatywność pobudza, tak? Że właśnie wychodzimy z tych kolei i tutaj wisi moje ukulele, ja dzisiaj Tomkowi mówiłam, no ale jakiś przykład. To, że chcemy się nauczyć grać na jakimś instrumencie, załóżmy, ktoś chce na ukulele, ja mam takie z delfinkiem, polecam, jest cudowne. Najpierw grałam sobie, próbowałam te chwyty, nawet w powietrzu, w myślach, wiem, że są... Później zmiana, później amol na drugim progu i tak dalej. I wiecie, najpierw sobie to wszystko w myślach układałam, potem brałam instrument i już to mój umysł i moje jakby już palce moje wiedziały, gdzie nacisnąć, tak? Dlatego stosujcie to. To jest super w ogóle pomysł też no właśnie. W czasie jazdy autem też. Ale w ogóle, żeby... Ja w ogóle bardzo dziękuję, bo miałem dzisiaj hiszpański i dzięki tym zajęciom dowiedziałem się, co to jest tortilla espaniola. I wyobraziłem sobie, jak ona wygląda i zaraz po nagraniu zrobimy tą tortillę u nas w domu, bo jestem ciekaw, jak ona smakuje, jak ona, czy to ona jest dobra, bo to takie popularne danie w Hiszpanii, tak? A ja wam pokażę, powinna być gitara, bo espaniola, ale zobaczcie. Cedur, amol, cedur, amol, cedur, amol. Tomek zawsze mówi, Ania, graj, ale nie śpiewaj. Tak. Ale widzicie, o co chodzi. Już no. Nie myślę, już mogę mówić z wami, a ten cedur amol zmieniam. I jeszcze... I teraz właśnie, żeby wizualizacja była skuteczna, musi być działanie, słuchajcie. No nie ma bola, musi być działanie, czyli jeżeli chcę się nauczyć tego walca, to muszę ćwiczyć, podejmować próby. Tak, ćwiczę, próbuję, nie wychodzi mi, mylę się, ale tak, tutaj... depczę sobie po jeszcze stopach raz. Albo drugiej osobie, dam sygnał nie w robię tym momencie, obrót. Albo za późno, nieważne, robię dalej, tak? Po prostu działam, koryguję, weryfikuję, sprawdzam. Zapomniałam o fokusie, to nic, ale teraz zapomniałam, w którym momencie dać sygnał, nie szkodzi, zrobię to za chwilę, tak? Słuchajcie, działanie, tak? No bo bez tego działania to nic z tego. To co, na koniec kończymy jeszcze raz z muzyką? Jeszcze raz z muzyką. Kończymy, bo będziemy chcieli takie troszeczkę krótsze odcinki robić, żebyście mieli takie 10-15 minut maksymalnie. Takie pigułki taneczne z inspiracją od Tomka i Ani. Ten waltz się nazywa Love Waltz. Taniec, miłość. Miłość, taniec. Miłosny waltz. Na weselach przydaje się, mimo że na co dzień, prawda, nie tańczymy tego tańca, ale na różnych imprezach, bankietach, weselach, które mam nadzieję niedługo będą, żebyśmy mogli wreszcie czerpać radość z tańca i z życia. Podsumowując, wizualizacja jest pracą umysłu i jest skuteczna wtedy, kiedy idzie za tym działanie, ale też intencja, czyli taki, to co mówiliśmy, nie przypowiedziałaś o tym, żeby ma to być na, intencja ma być pozytywna, tak? Dobrze mówiłeś o tym? Z taką wypuszczona w świat, z taką dobrą tak. energią, wiecie, z dobrymi myślami i uczuciami, z takim uczuciem wdzięczności, radości, to o czym my tutaj często mówimy, ale też staramy się pokazywać w życiu, w swoim życiu, w swojej praktyce. Tyle na dzisiaj, kochani. Tyle bardzo dzisiaj. Wam dziękujemy. Zostawiamy Was z tym tematem i działajcie, ćwiczcie i dajcie nam znać w komentarzach, czy ten temat jest dla Was jasny, czy kroki są jasne i co byście chcieli jeszcze. Dzięki. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Żegnamy się z YouTube'em. O 12 zawsze się stawiamy w tak porze hejnału. Tak jest. Trzymajcie się. Pięknego do zobaczenia. Dnia. Pa, pa. Pa, pa.